Cześć. Cześć. Zapraszamy. Cześć. Proszę. Ładnie się tutaj urządziliście. Naprawdę bardzo ładnie. Jest elegancko. Co ja mogę więcej? Dech zapiera moją pierś. Nie ma paneli, nie ma drewna, nie ma fug. No to jest świetne. To jest coś pięknego. Sofa świetna. Ten kolor ożywia i mniej rzucający się w oczy kolor tu by nie pasował. Wszystko współgra ze sobą w jedną piękną całość. Mariusz, a jakbyś chciał odpocząć trochę od tych dwóch kolorów, ale mocnych, które się znalazły w tej strefie otwartej, to może przejdziemy do sypialni. Tak, tam może znajdziesz trochę spokoju. Już się doczekać nie mogę. Chodźmy. Tu już jest mniej kolorów. Patrzę, że na tą czarną ścianę i co? Trójwymiarowa normalnie, ale piękna. Powiększa przestrzeń? Ja myślę, Mariusz, że może wrażenie tej przestrzeni daje cała ściana w lustrach. Ale faktycznie, powiększa to naprawdę przestrzeń kolosalnie. No i za tymi lustrami oczywiście jest gigantyczna szafa. No, więc myślę, że przechowywania tutaj naprawdę masz sporo. Tak. Przy okazji oczywiście w łóżku też jest schowek. Także pomieszczenie wydaje się kompaktowe, natomiast uważam, praktyczne. Że... Tak. No bardzo mi się podoba, naprawdę. No, ta sypialnia woła do mnie, kładź się spać. No, chętnie będę w niej odpoczywał. Dobrze, to może jeszcze tak 3 minutki. Na brudasa nie śpimy tutaj. Nie, nowa sypialnia. Mariusz, idziemy do łazienki. W tej chwili. Ząbki, rączki, proszę bardzo. To może ty pierwszy. Ja dobra, ja umiem. Chodźcie. Proszę. No to proszę. Kraina czystości. Tak. No pięknie. Pięknie. Ten kamień. Te płytki imitujące kamień. Widzisz? Sam się złapałeś. Tak dobrze imitują. Tak, super. Jak oceniasz całą tą wnękę? Tak. Bo właściwie nawet na suficie pojawił się kolor, który wybraliśmy wspólnie. Uważam, że... Jak najbardziej na plus. No i doszła oczywiście zabudowa. Spora zabudowa z fajnymi frontami, które też nawiązują, powiedzmy, do tych lameli w sypialni. Tak, żeby było spójnie. Tak, jest. Wszystko jest spójne, piękne i oczywiście jak najbardziej akceptowane przeze mnie.